Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z taką pogadanką na temat zaskoczeń w Finlandii. Jako, że mieszkam tutaj już ponad rok, dokładnie rok, 3 miesiące i kilka dni, i na przestrzeni tego czasu pojawiło się kilka rzeczy, które mnie tutaj zaskoczyły, stwierdziłam, że przyjdę dzisiaj do Was i opowiem Wam co nieco właśnie o tym. I z góry zaznaczam, że jest to filmik, jeżeli chodzi o takie filmiki pogadankowe, to jest to chyba filmik najbardziej subiektywny. Bo tutaj naprawdę to jest kwestia indywidualna. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Finlandii i niewiele wie o tym kraju, to inne rzeczy pewnie go zaskoczą. No mnie zaskoczyły akurat te, o których Wam tutaj powiem. Jeżeli ktoś ma inne wrażenia, inaczej odbiera jakieś zachowania czy sytuacje, to ja to rozumiem, spoko. Także musicie wziąć taki margines, oglądając ten filmik, że jest on bardzo subiektywny. No, o tyle Was proszę i już zapraszam do oglądania. Pierwszym moim zaskoczeniem po przylocie do Finlandii było na pewno to, że tutaj bardzo brakuje takich typowych drogerii, przynajmniej według mnie. Nie ma tutaj Rossmana, nie ma też w ogóle sklepów w takim stylu jak nasze drogerie Kosmyk, jak nasze drogerie Pigment, Natura, Hebe itd., itd. W domach towarowych są ogromne stoiska z kosmetykami na takiej otwartej przestrzeni. Tam nie ma tak, że jest podzielone po prostu, że z jednego dużego korytarza wchodzimy do konkretnych sklepów, tylko tam są po prostu stoiska na dużej otwartej przestrzeni. W każdym razie, mniejsza już o to. Można tam kupić kosmetyki, ale są to oprócz takich sztampowych marek jak Nivea, Dove i tak dalej, to są bardzo ekskluzywne też kosmetyki do wyboru, a mi na przykład brakuje bardzo takich kosmetyków ze średniej półki cenowej. Bardzo też brakuje kosmetyków naturalnych. Nie wiem dlaczego, bo Finowie mają chyzia na punkcie eko, przynajmniej tak mi się czasami wydaje. A mimo wszystko, jeżeli chodzi o kosmetyki eko, to ciężko je znaleźć, nawet w miastach, a jeżeli już się znajdzie, to są one bardzo, bardzo drogie. Kolejnym zaskoczeniem były prośby o okazanie dowodu osobistego w sklepach i o ile przy zakupie alkoholi coś takiego jest naturalne, tylko tutaj właśnie na przykład jeżeli robię zakupy razem z moim chłopakiem i jest jakiś alkohol, to oboje jesteśmy proszeni o okazanie swoich dowodów osobistych. Natomiast no coś takiego jest naturalne, natomiast co mnie zaskoczyło, był Sylwester i chcieliśmy kupić zapalniczkę, żeby odpalić sobie sztuczne ognie na zewnątrz albo zimne ognie, już nawet nie pamiętam co my tam chcieliśmy odpalić. W każdym razie przy okazji Sylwestra chcieliśmy kupić zapalniczkę. I przy kasie zostaliśmy tak samo poproszeni o okazanie dowodu osobistego, mimo że tylko tą zapalniczkę kupowaliśmy. No, tak już mają tutaj, że nawet przy zakupie takich produktów jak zapalniczka jesteście proszeni o dowód osobisty i z tego co powiedział mi mój chłopak, to bardzo tego przestrzegają. Także tutaj, żebyście się nie zdziwili czasem. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła w Finlandii, to ilość salonów fryzjerskich. Bardzo często jest jeden obok drugiego na ulicy i jednocześnie takim pomałym researchu społecznym brak albo bardzo ciężkim zadaniem jest znalezienie dobrego fryzjera w Finlandii. To jest właśnie sztuka podobno. Ja byłam raz u fryzjera w Finlandii do tej pory i myślę, że powinnam się wybrać teraz kolejny raz w końcu. I myślę, że całkiem fajna była ta usługa, byłam z niej bardzo zadowolona. Natomiast z tego, co czytam na różnych grupach zrzeszających Polaków w Finlandii czy Polki w Finlandii, to właśnie bardzo często jest ogromny problem ze znalezieniem dobrego fryzjera w Finlandii, mimo że właśnie tutaj jest naprawdę w miastach salon koło salonu. I też usługi fryzjerskie, ich ceny są niesamowicie drogie. Bardzo często też się zdarza, że jeżeli już traficie na dobrego fryzjera, to przy kolejnej wizycie okazuje się, że on już tam nie pracuje, ponieważ wyjechał gdzieś tam do Wielkiej Brytanii najczęściej i już po prostu go nie ma. Kolejna rzecz, taka dosyć prozaiczna z życia codziennego, była taka, że Finowie bardzo często trzymają nóż od masła w lodówce razem z masłem na opakowaniu. To się wiąże chyba z ich pragmatycznością, z ich praktycznością, bo po prostu codziennie tego używają często bardzo
czasami kilka razy dziennie, i zamykają już po prostu w lodówce ten nóż przy maśle. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, jeżeli chodzi o Finów i ich zachowania, to ich pewnego rodzaju zamiłowanie do stania w kolejkach. Tutaj już Wam opowiadałam, że stojąc na poczcie w kolejce, to potrzebny jest Wam numerek. Ja się z tym w Polsce osobiście nie spotkałam. Dostałam kiedyś komentarz, że ktoś tam się z tym w Polsce spotkał. Może faktycznie na dużych, w dużych urzędach pocztowych coś takiego funkcjonuje i myślę, że to jest wygodne, bo to faktycznie jakoś fajnie wpływa na organizację sytuacji. Natomiast bardzo często w Finlandii, stojąc przy kasie w aptece, stojąc przy kasie właśnie w tym domie towarowym, w domu towarowym? Nie wiem. W każdym razie w Sokosie, w tym centrum handlowym, stojąc w kolejce, przykładowo kupując kosmetyki, tam też potrzebny jest numerek. Chyba w sklepach z elektroniką też tak jest. Po prostu w każdym większym sklepie, gdzie jest kilka kas, wydaje mi się, że jest właśnie ten system numerkowy. Także to też było takie zaskoczenie, bo ja się z tym nie spotkałam w Polsce. Rzadko. Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, teraz sytuacji, gdzie potrzebny byłby mi taki numerek w Polsce, oprócz lekarzy i urzędów. I te numerki nie są tak produkowane, że sobie po prostu przychodzisz, gdzie jest. No, także tyle. Ja tu w ogóle zerkam, bo mam notatki ze swoimi, zeszyt ze swoimi notatkami mam, żeby się nie pogubić po prostu w tych moich myślach i zdziwieniach fińskich. Następną rzeczą, jeżeli chodzi znowu o Finów i ich zachowania, to ich zamiłowanie do sportu tym razem. Faktycznie tutaj bardzo wielu ludzi biega albo uprawia różne inne sporty i to naprawdę bez względu na pogodę. To jest to, co mi się rzuciło w oczy i naprawdę ja ich za to podziwiam. Rowery w zimą też po prostu zmieniają sobie chyba opony na zimowe i dalej popylają na rowerach. Oczywiście to już nie przy takiej częstotliwości jak latem, ale faktycznie można spotkać kogoś pedałującego przez miasto albo biegnącego przez śnieg i to jest też spoko. I też jeżeli chodzi o takie ich zwyczaje, tutaj myślę, że mogę podpiąć pod to niezwracanie uwagi na pogodę, no bo w sumie jakby zwracali uwagę na pogodę, to chyba by cały czas musieli siedzieć w domach, albo przynajmniej przez większość czasu. Kolejnym takim ich ciekawym zachowaniem, które dla mnie jest już, mnie już nie dziwi, ale faktycznie Polaków może dziwić, jest to, jak oni hartują małe dzieci. Ponieważ też jeżeli pogoda nie dopisuje, jeżeli jest kilka stopni na plusie albo nawet tam około zera, to też można zobaczyć mamy idące z dziećmi w wózku, bardzo malutkimi dziećmi. I to jest też dla nich normalne, oni tak przyzwyczajają dzieci do takiej fińskiej pogody, hartują je. I tyle. I też czasami pada deszcz, a oni mimo wszystko ochraniają, mają tam jakieś osłonki na te wózki, ale tak samo wychodzą na spacery, krótsze być może, ale jednak są. I w ogóle kiedyś czytałam coś takiego, że w Finlandii wystawia się nawet dzieci w wózkach na balkony, kiedy jest minus 15 stopni na zewnątrz. Nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale faktem jest, że widziałam właśnie mamy z wózkami przy naprawdę niskich temperaturach, gdzie myślę w Polsce ktoś mógłby zareagować na to, że co ta mama robi. I w sumie moja koleżanka, która jest mamą, jest Polką i mieszka w Finlandii. Kiedyś będąc w Polsce właśnie w takim okresie zimowym było chyba 5 stopni albo minus 5 stopni, jakoś tak. W każdym razie było według polskiego rozumienia zimno na takie rzeczy, a ona po prostu w wózku wiozła swoje dziecko i spotkała po drodze jakiegoś wujka, który ją delikatnie mówiąc ochrzanił, że cóż ona wyrabia w taką pogodę z dzieckiem w wózku chodzić. A dla niej to po prostu było już norma. Kolejnym punktem na mojej liście jest stosunek Finów do zwierząt domowych. Bardzo wiele osób ma tutaj psy, koty i nie wiem, czy to wynika z tego, że my mieszkamy blisko parku, ale bardzo często właśnie widzę osoby, które spacerują z tymi psami bardzo często więcej niż jednym pieskiem.
dbają o nie, jak na przykład mijają się z kimś, kto też ma pieska, to się zatrzymują, żeby te pieski się ze sobą pobawiły, a w międzyczasie właściciele rozmawiają i to widać z rozmowy, że oni mówią o tych pupilach swoich. Często też widzę, że ktoś zabiera jakieś ciasteczka i inne smakołyki na spacer z psem i jakoś spędza czas z tym psem. To nie jest tak, że wiecie, spacer tylko na siku i tak dalej, tylko faktycznie chcą, żeby ten spacer trwał jakiś czas i jakoś tak spędzić ten czas z psem. Także to jest naprawdę super. I też jeżeli chodzi o sprzątanie po pieskach, to zawsze, kiedy widzę, że taką sytuację, że coś się dzieje, to właśnie właściciel z reguły już jak piesek coś tam się zbiera, to właściciel już szuka w kieszeni woreczka na odchody i bez gadania, bez skrzywienia się zbiera to wszystko, zawiązuje supełek i idą dalej, gdzie tam będzie kosz specjalny, żeby to wyrzucić. Więc mówię o tym, ponieważ właśnie niedawno trafiłam na artykuł na takiej stronie z lokalnymi wiadomościami z Polski, stamtąd skąd pochodzę. I to był taki artykuł, który właśnie zachęcał, żeby sprzątać po swoim psie. No dla mnie to jest coś naturalnego, że kurczę, zwierzaczek to nie jest tylko fajnie, zabawa i tak dalej, tylko to jest przede wszystkim ogrom odpowiedzialności. I to się także wiąże z takimi rzeczami jak sprzątanie, są kuwety, czy właśnie na spacerze z psem, kiedy on się, że tak kolokwialnie powiem, załatwi, że my to po nim sprzątamy, no bo on sobie sam po sobie nie posprząta. I zawsze w takich przypadkach czytam komentarze do artykułu i wtedy mi po prostu ręce opadły. Było co prawda dopiero kilkanaście komentarzy pod tym artykułem i wszystkie negatywne, że co, jak to, my mamy sprzątać po psie, no nie ma na świecie większych problemów. Ja to czytałam i po prostu oczom nie mogłam uwierzyć, bo serio, nie, ja pozostawię tą sytuację bez komentarza, bo to jest dla mnie po prostu niepojęte, że ktoś może mieć takie podejście do tej sprawy i się burzyć o to, że ktoś w jakiś sposób chce przypomnieć o tym, że trzeba dbać o swoje otoczenie. Serio. Jedna z ostatnich rzeczy, jeżeli chodzi o zachowania Finów, które mnie zaskoczyły w Finlandii, to ich taka sumienność. Sumienność polegająca na tym, wiecie, o Finach krążą różne stereotypy, bardzo podobne do tych stereotypów krążących o Polakach, jeżeli chodzi szczególnie o alkohol i inne używki. I właśnie w Finlandii zaskoczyło mnie to, że to jest prawda, że tutaj w weekendy jest wiele imprez i jest spożywana duża ilość alkoholu ogólnie przez ludzi. Ale faktycznie, kiedy przychodzi poniedziałek, przychodzi praca, to oni bez gadania, nieważne jak być może kiepsko by się czuli albo co by się działo w weekend, to idą i dają z siebie 100% i faktycznie znają swoje obowiązki. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Więc tutaj naprawdę no, duży plus, bo po prostu wydaje mi się, że Finowie to są tacy ludzie, którzy wiedzą, kiedy jest czas na zabawę i kiedy jest czas na obowiązki. Oczywiście ja tutaj generalizuję, ale no, takie jest moje wrażenie, że okej, może i oni dużo piją, ale też jak trzeba, to potrafią, wiecie, skupić się na tym, co jest ważne i co trzeba zrobić. Następna rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła, to była służba zdrowia i sposób, w jaki ona funkcjonuje, która z perspektywy polskiej jest troszeczkę inna, po prostu. I to jest głównie fakt, że do lekarza tutaj ciężko się dostać i pierwsze dzwonimy na taki lekarski telefon zaufania. Bardzo często właśnie to jest pierwszy krok leczenia. I tam rozmawiamy z pielęgniarką, mówimy jej, co się dzieje i ona nam mówi, co możemy na to zaradzić i czy faktycznie jest to sprawa na tyle poważna, żeby udać się do ośrodka zdrowia. Ja sama miałam taką sytuację, że właśnie pierwszy rozmawiałam z pielęgniarką i ona mówiła, co i jak, i odesłała mnie do ośrodka zdrowia. I tam pierwsze, bardzo szybko dostałam się do pielęgniarza,
to nie był lekarz, to był właśnie pielęgniarz, bo tam, tutaj właśnie w Finlandii bardzo wiele jest też pielęgniarzy. To nie jest tak, że pielęgniarka to jest tylko kobieta. Tutaj bardzo wielu jest też takich lekarzy, pielęgniarzy. I bardzo szybko się dostałam do tego pana, on mnie zbadał tak ogólnie i potem dopiero miałam wizytę u, nie wiem, to była chyba pielęgniarka, ale w laboratorium, bo była mi krew pobierana. Także tak to wyglądało i no właśnie to są takie kroki, że pierwsze się dzwoni do tej pielęgniarki najczęściej, później jeżeli jesteśmy odsyłani do ośrodka zdrowia, to nas przyjmuje taki, już miałam powiedzieć lekarz polskim zwyczajem, pielęgniarz ogólny i dopiero później właśnie byłam w laboratorium, ale to też nie była lekarka, tylko to była raczej pielęgniarka, która pobierała mi krew i też tam robiła dalsze badania. Także tak to mniej więcej wyglądało w moim przypadku. I wiem, że właśnie często tak jest, że no tam trzeba mieć jakieś specjalne skierowanie, żeby dostać się do lekarza. Tak przynajmniej też kiedyś czytałam na innych forach, bo sama do lekarza się nie dostałam. Nie byłam tak ciężkim przypadkiem widocznie. Ostatnią rzeczą, która mnie zaskoczyła w Finlandii, przynajmniej na ten moment, są materace podwójne. Oczywiście mówię tutaj o materacach do łóżka, do spania. Oprócz tego głównego materaca, na którym my śpimy, który my znamy z Polski, nakładamy na niego taką warstwę wierzchnią. To jest taki materacyk cieńszy na być może 10 cm grubości. I być może to są jakieś, wiecie, rzeczy z historii, dlaczego to tak jest, ale na pewno ze względów higienicznych tutaj się tego używa, ponieważ jak śpimy, pocimy się w nocy, to wszystkie takie niedoskonałości lądują właśnie w tym materacu cieńszym, który się wymienia co 3 lata. Nie wiem, czy wspominałam. Można częściej, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. I właśnie wszystko to, co niedobre, ląduje w tej warstwie wierzchniej. Dzięki temu materac główny jest czysty. Także jeżeli chodzi o względy higieniczne, to na pewno jest to na plus. I tyle. Tutaj w Finlandii można to dostać w takim sklepie jak na przykład IKEA. U nas w IKEA czegoś takiego nie ma. I myślę, że to jest chyba popularne też nie tylko w Finlandii, ale też w innych krajach nordyckich. To byłoby na tyle. Myślę, że z biegiem czasu jeszcze się pojawią jakieś rzeczy, które mnie zaskoczą. Także kto wie, może to nie jest ostatni filmik o takiej tematyce. Mam nadzieję, że wzięliście pod uwagę ten fakt, że jest on bardzo subiektywny. Ja z mojej strony bardzo Wam dziękuję za oglądanie i dziękuję Wam, że jesteście. I co? Widzimy się w kolejnym filmie.